Za chwilę weźmiemy udział w zajęciach w technikum reklamy. W pracowni, w której się znajdujemy, tworzone są różnego rodzaju realizacje. W zależności od potrzeby, niektóre z nich zrealizowane są techniką odręczną, np. namalowane ołówkiem, inne zrealizowane za pomocą komputera, a następnie wydrukowane, a jeszcze inne wycięte z folii samoprzylepnej. Nasze działania oparte są o sprzęt techniczny. Mamy tutaj urządzenia drukujące, niewielkie studio fotograficzne, urządzenia do wycinania z folii, a także małe studio audio, gdzie nagrywamy reklamy. Naszym najnowszym urządzeniem jest tablet graficzny otrzymany z projektu Erasmus+. Witam, znajdujemy się w pracowni Technikum Reklamy. Tworzymy tutaj wiele projektów multimedialnych. Zadanie, które dzisiaj przygotowują nasi uczniowie, polega na własnoręcznym przygotowaniu grafiki na stronę promocyjną szkoły. Zwykle takie zadania robimy na papierze, jednak dziś wykorzystujemy do tego tablet marki Huen, na którym pracuje Dominika. Jej rezultaty porównamy z pracami innych uczniów. Uczniowie mają za zadanie wykonać dzisiaj postać robota, taką jaką widzimy teraz na rysunku. Dostają do tego specjalne instrukcje, w których każdy krok jest dokładnie opisany. Podczas 3-godzinnych zajęć, zgodnie z opisem, wykonują oni rysunek. Do tej pory tak unikalną grafikę realizowaliśmy wyłącznie ręcznie. Uczniowie stosowali techniki znane ze szkoły podstawowej albo umiejętności nabyte podczas zabawy w domu. Spójrzmy na pracę Dominiki. Wygląda ona bardzo ciekawie, a jej największą zaletą jest to, że nie będzie trzeba już jej przekształcać w postać cyfrową. Mechanizm zamiany obrazka wykonanego odręcznie na postać cyfrową wymaga zastosowania dodatkowego urządzenia. Urządzeniem tym jest tak zwany skaner. Jedną z uczennic wykonującej dzisiaj ten rysunek jest Małgorzata. Ma ona doświadczenie zarówno w wykonywaniu rysunków odręcznych, jak i za pomocą tabletu graficznego. Zobaczmy, jak wyglądają prace wykonane za pomocą dwóch różnych narzędzi. Sądzi Małgorzata na temat tabletu graficznego. Myślę, że praca na tablecie jest przyjemna, ponieważ można dbać o szczegóły i niepotrzebne linie można wymazać bez pozostawienia śladu. Dla mnie praca z tabletem jest trudna, ponieważ przyzwyczaiłam się wszystko robić za pomocą papieru i ołówka. Dzięki tabletowi graficznemu możemy teraz rysunek dokonywać od razu w komputerze.